Nazwa Łęk kojarzy się wszystkim z elektrociepłownią, ale powstała ona dopiero w 1970 roku. Do tego czasu była tutaj wioska, w dużej mierze jeszcze do dziś zachowana, której tradycje sięgają XIII wieku. Pierwsze wzmianki mamy bowiem z roku 1277. Należała ona do klasztoru w Mogile i część Łęgu w XVII wieku dzierżawił największy polski malarz Tomasz de la Bella, który pracował dla cystersów w Mogile. Ale sama wioska nie rozwijała się za bardzo, gdyż jest to teren zalewowy. Samo słowo Łęg oznacza po prostu takie podmokłe łąki. Gdy na wiosnę wylewała Wisła, to woda dopływała aż do ulicy Centralnej. I w kronikach szkolnych z Czyżyn mamy co chwilę wiadomości, że dzieci nie mogły dojść do szkoły, bo ulica Sołtysowska zamieniała się w taką samotną wyspę stojącą na powierzchni Wielkiego Jeziora. Stąd nie było tutaj dworu, który by się zachował do naszych czasów. Jest zabudowa przy ulicy Sołtysowskiej i zachowało się też dawne centrum wsi, które dzisiaj jest skrzyżowaniem czterech dużych ulic, a jedyną pamiątką po dawnej wsi jest bardzo ładna kapliczka niepokalonej Najświętszej Marii Panny. Na terenie Nowej Huty znajdują się dwa ciekawe ekologicznie lasy. Najbardziej znany jest Lasek Mogilski, ale niewiele ustępuje mu o wiele mniej znany i uczęszczany Las Łęgowski. To jest taki typowy las podmokły. Kiedyś, gdy nie było wałów, Wisła wylewała się, zalewała te tereny i dzięki temu rosła tutaj specyficzna roślinność. W Lasku Łęgowskim mamy ponad 5 km tras rowerowych, więc warto się tutaj wybrać na rowerze. Można też pochodzić, pospacerować, bo rzeczywiście w niektórych miejscach są wyjątkowo piękne krajobrazy. Była muzyka punk rockowa połączona z, można powiedzieć, z muzyką rubaszną, czyli tak zwanym jajem trochę. Teksty były dosyć kontrowersyjne, można powiedzieć czasami mało kulturalne, w związku z tym zespół też nie zawsze był zapraszany do udziału w koncertach. W Nowochódzkim Centrum Kultury w roku 1985 rozpoczęli swoje próby. Po jednej z takich prób dwóch z założycieli tego zespołu wyszli na plac centralny i postanowili sobie, że poszukają nazwy zespołu. Nazwa zespołu miała być od dwóch imion pierwszych napotkanych dziewcząt. Spotkali dwie Doroty, stąd dwie Dorotki z Nowej Huty. Zespół tworzyło kilku członków, z czego wyróżniały się dwie osoby. Założyciel zespołu Krzysztof Piskadło o pseudonimie Brudas oraz Grzegorz Drost o pseudonimie Pyton. Frontman zespołu Dwie Dorotki z Nowej Huty, Krzysztof Brudas Piskadło, tworzył muzykę punkową. Zresztą muzykę prostą, łatwą, przyjemną niekoniecznie, natomiast muzykę, którą mogli grać wszyscy. W Nowochódzkim Centrum Kultury wiele zespołów młodzieżowych znajdowało w tamtym czasie możliwość grania, możliwość próbowania. Tutaj był sprzęt, tutaj była organizacja, dlatego na początku swojej wielkiej kariery, wielkiej na skalę krakowską, na skalę dzielnicową, zespół Dwie Dorotki z Nowej Huty rozpoczął tutaj nagrywanie swoich utworów. Ten świat muzyczny Nowej Huty skupiony wokół NCK-u jak gdyby się przenikał. To ciężko było czasami zlokalizować skład pewnego zespołu, ponieważ te składy się przeplatały między sobą. Muzycy przechodzili z jednych grup do drugich i tak też było w tym wypadku. W szerszej publiczności zespół Dwie Dorotki z Nowej Huty znany jest jako Wawel Underground. Od 1988 roku Dwie Dorotki z Nowej Huty już w zmienionym składzie
zaczęły tworzyć nową muzykę Starego Krakowa, stąd Wawel Underground. To już nie była muzyka na wskroś punkowa, podobna chociażby trochę do Sex Pistols, tylko muzyka nowofalowa. Polityka NCK-u była taka, że tych zespołów tam przyjmowano dużo. No, odbywał się też taki przegląd zespołów CEDZAK i te najlepsze zespoły były wyróżniane. W 1988 roku zespół Wawel Underground uczestniczył w przeglądzie zespołów młodzieżowych w Jarocinie, gdzie uzyskał 4. miejsce. W nagrodę tego laureaci Jarocina w 1989 roku, a konkretnie na początku stycznia 1989 roku, zostali zaproszeni przez Jerzego Owsiaka do Warszawy, do klubu Stodoła, na koncert, na festiwal Letnia Zadyma w środku zimy. Tam zespół Wawel Underground zagrał Żegnamy Was, prawdziwy blues z Nowej Huty.